Były franciszkańskie targi, a teraz specjalna strona internetowa. Bracia przypominają na niej o tym, że ten rok jest dla nich szczególny z powodu 800-lecia zakonu. Choć główne uroczystości odbędą się w Asyżu w kwietniu, krakowscy bracia już o nich mówią. O franciszkańskiej stronie internetowej Joanna Pinkwart. Za tymi murami bracia franciszkanie nie tylko się modlą i odpoczywają, ale też wymyślają sposoby, jak dotrzeć do ludzi w XXI wieku. Niedawno utworzyli stronę internetową, na której można się dowiedzieć, kim był ich patron, czym zajmuje się zakon i z czym kojarzą się franciszkanie dziennikarzom. Dziennikarze są dla mnie najbliższym środowiskiem w mojemu sercu. Jestem jednym spośród nich, dlatego chciałem, żeby to dziennikarze się wypowiadali, dlatego że to są osoby znane, też są chętnie czytane. Komunikowanie się ze światem to główne zadanie zakonu od 800 lat, a więc pomysł na tę stronę też poniekąd powstał 8 wieków temu, mówią jej twórcy. Co 100 lat czcimy rocznicę tego powstania na miarę sytuacji, jaka jest, ponieważ dzisiaj dominuje internet jako źródło przekazu wiadomości, stąd też niezbędne informacje o tym jubileuszu w internecie. A jubileusz to nie byle jaki. Nie tylko 800 lat temu powstał zakon franciszkanów, ale też w tym roku bracia czczą 600. rocznicę śmierci współpatrona prowincji krakowskiej Jakuba Strzemię. A dokładnie 30 lat temu papież Jan Paweł II uczynił świętego Franciszka patronem ekologów.